jeżeli mogłabym ujrzeć ją jeszcze raz. Pociesz się, moja córeczko. I staraj się do zdrowia powrócić. Weroniko, jakże ci smakuje potrawa? Zaprawdę bardzo. Nie dziwię się. Oddałem temu całe serce moje. Fryderyku, wiem, że miłowałeś mnie bowiem goręcej, aniżeli dla dobra twego należało. Nie wątpię, że osłupiejesz na zuchwałą prośbę, z którą tu dzisiaj przybywam. Co cię sprowadza, miła moja? Wbrew przyzwoitości i rozsądkowi, czuję się obecnie zmuszoną prosić cię o podarowanie mi rzeczy, która jest ci najdroższa. Zapragnęła jej bowiem moja córka pogrążona w chorobie. Cała drże, żeby choroba, której uległa, śmiertelnego obrotu nie przybrała. Zaklinam cię więc na miłość, którą do mnie żywisz. Chciej podarować mi swoją papugę. Zważywszy na dostojny ród wasz, uznałem, że powinienem ugościć was najdroższą strawą, na jaką mnie stać. Ujrzawszy na moją ukochaną papugę, uznałem ją za godną dla was potrawę.